słuchajcie, mamy godzinę, uwaga, nie zgadniecie, 14:21, ale jak oglądaliście wczorajszego vlogmasa, no to widzieliście, że dość późno skończyło się nasze wyjście, ze względu jeszcze na to, że poszliśmy zjeść. My poszliśmy spać chyba około 6, tak mi się wydaje. Ogólnie ja się obudziłam już około jakieś, nie wiem, 10:11, natomiast spałyśmy o wiele, wiele dłużej, też ze względu na to, że dzisiaj mamy kolejne wyjście. Idziemy na urodziny Andrzeja, który w tamtym roku robił taką imprezę, też mogliście to widzieć na vlogmasach w stylu Harry'ego Pottera. Przenieśliśmy się do Hogwartu i tam po prostu mieliśmy mnóstwo atrakcji związanych z Harry'em Potterem. W tym roku tematyka jest inna, w tym roku jest to takie pijama party. Nie wiem, ile będę mogła Wam pokazać, bo teoretycznie na zaproszenie jest informacja, żeby nic nie nagrywać, więc może się okazać, że będziecie musieli usłyszeć o tej imprezie tylko z moich opowieści. Dzisiaj w ogóle do mnie przyjeżdża tutaj gość specjalny, kolejny. Po prostu mój dom w ten weekend jest pełen moich najbliższych. Coś jest schroniskie. I dzisiaj przyjeżdża, a zobaczycie kto w sumie. Ale też jest to osoba, która pojawiła się w tamtym roku u mnie na vlogmasach. Bardzo dobrze tę osobę znacie, lubicie, dobrze wspominacie. Mamy nadal kontakt, bo zawsze też o to pytacie. Muszę sobie zrobić herbatę. To jest to, o czym marzę i cieszę się, że mam dwa kalendarze adwentowe z herbatami i że mogę wykonać tą czynność i napić się dzisiaj jakiejś dobrej herbatki. To jest ten moment, w którym... Ja mam nadzieję w ogóle, że do mojej siostry doszedł kalendarz. Jeszcze mi nic nie pisała. Jeśli tak, to w tym filmiku będziecie mieć wstawkę z tego, jak ona otwiera swój kalendarz, jak Wam coś tam pokazuje, opowiada. Jeśli nie, to zrobimy to, po prostu będzie jakaś zaległa wstawka w momencie, jak ten kalendarz do niej dojdzie, ale liczę na to, że dojdzie dzisiaj. Ja otwieram w takim razie od Martyny, numer 1. Numer 1, bo dzisiaj mamy drugi, otwieramy w dni parzyste, tak ustaliłyśmy. Dzisiaj mamy 2 grudnia, więc ja otwieram 1. Z tego co wiem, Martyna nie robiła mi żadnych podpisów, nie tłumaczyła co, dlaczego dostanę. Także muszę sama się domyśleć, dlaczego wymyśliła mi taki prezent. No, dostałam szczotkę do włosów, słuchajcie, z Olive Garden, czyli jedno, jedne z... W ogóle, serio, ja mam tak tragiczną szczotkę do włosów. Moja siostra zawsze jak tu jest mówi, dlaczego ty masz tak tragiczną szczotkę do włosów? I zobaczcie, to jest prezent idealny dla mnie. Fajne akurat, super. Różowy w dodatku. Tu wszystko się zgadza. Martyna, po prostu top. Pierwszy prezent top. Już dzisiaj sobie uczeszamy się nią. No patrzcie, już mój kucyk od razu wygląda lepiej. Przyszedł mi ten kalendarz i z całej tej ekscytacji zapomniałam otworzyć jedynki, więc otworzymy sobie jedynkę i zaraz dwójeczkę. O, jajeczko. Number 2. Where is number 2? 9. Lera. Słyszycie to? Te dźwięki wydaje królik, jakbyście się zastanawiali. To nie człowiek, to królik, który przestawia miski w klatce. Nie mogę wyjąć. Dzisiaj kinderek. Ola stwierdziła, że w końcu jest gotowa Wam się pokazać. Tak, w końcu... W końcu wyglądam jak człowiek. W końcu wyglądam jak człowiek, nadszedł ten moment, że możecie ją poznać. Oto Ola. Herbata na dziś, jakby jej smak mnie bardzo zaskoczył, bo macie tutaj, zobaczcie jaka to jest mieszanka. Jest tutaj pomarańcza, karmel, jakieś zioła i jabłko. A tutaj mamy herbatę białą, granat agrestan. Ja ogólnie kocham białą herbatę, jestem wielką fanką białej herbaty. Witajcie kochani, vlogmas dzień drugi. Jesteśmy sobie tak, u... Się ostatni chwili, w sensie ostatni kadr był jak ja pokazywałam wam się w stanie o 14. No właśnie. Minęło kilka godzin, przyjechali goście, jesteśmy wszyscy w piżamach, ale nie dlatego, że idziemy spać. Idziemy na imprezę. Idziemy na imprezę na tematyczną i jest to piżama party. Ja idę bright, nie wiem, czy tu jest bright napisane, bo ja w tym roku, jak nie pamiętacie bądź nie, ja w tym roku wyszłam za mąż, więc ja dalej podtrzymuję mój ja dalej jestem bright, to się nie kończy, moi drodzy. Jak wcześniej Angelika wspominała, rok temu dosłownie byłem w podobnym okresie na... jakoś ty było tydzień później, mi się no, wydaje. Później, bo ta impreza była około 10 grudnia, tak. Ale no, ale generalnie rok temu w tych samych okolicznościach na urodziny znowu tu jestem, więc w przyszłym roku też tu chyba będę, nie? Będziemy... No, zobaczymy, gdzie będą urodziny, ale tak. Ja pamiętam, jak kiedyś nagrywaliśmy te vlogmasy, pamiętasz, jak chodziliśmy do Ikei i do tego? Ostatnio jak byłem z Agą właśnie w Ikei,
to mi się przypomniało ten czas, gdzie chodziliśmy i sobie... No tam tak robiliśmy takie głupoty, nie wiem co to było za sens tych filmików, bo chodziliśmy po tej wielkiej... Ale to miało swój vibe, nie? Oczywiście. Każdy brał sobie kamerę, szedł i to było takie... No, ale to były vlogmasy ze wszystkiego praktycznie, tak. Nie? I ja wtedy jeszcze miałam w ogóle przyjeździe często do mnie, tam u mnie na mieszkania, na 10 piętro, tam siedzieliśmy tak. 5 osób w tym takim malutkim, 10 metrów, jakby nawet nie wiem, czy 10 metrów miałem ten pokój, ale serio. No, ale był bardzo malutki i się sobie siedzieliśmy i tak spędzaliśmy czas, prawdziwa, słuszna ekipa. Aż mnie ręka boli od tego otrzymania. Byliśmy pierwsi, byliśmy prekursorem tego tak, całego trendu. Prawdziwi. Powrót ekipy z Katowic w nowym składzie. Taki będzie tytuł tego, powrót ekipy z Katowic. Powrót ekipy z Katowic. W mamy... naszej ekipie będzie jeszcze Blair My Bunny. No, będziemy Blair My Bunny i dwie rude dziewczyny. Coś, ja już niestety nie mam to generalnie. Dziewki, ale tak to byłybyśmy męczni. Właśnie, co się stało z warzywką? Po prostu, zapuszczasz jednak. No, co się na chwilę. A ja mam bloczki, mogę wam się pochwalić. Zrobiłem sobie na imprezę urodziną, bo jest w stylu retro. Chciałbym też dodać, kim jestem? A kim jestem? Chuckiem. To jest Chuck Bass. Jego dzisiejsza piżama, jakby ja wam muszę to pokazać, to jest hit. Ja też nie wiedziałem, że jestem Chuckiem Bass. On mi się pokazuje w tej piżamie, ja tak na niego patrzę, mówię, kto tak wyglądał? I mówię, Chuck Bass. Chuck Bass. Chuck Bass miał właśnie, i on nawet... Ja znajdę wam to zdjęcie w internecie. Chuck Bass w piżamie jest, on dosłownie miał też taką burgundy, taką maroon, jak to śpiewa Taylor Swift. To tylko pani Taylor zrozumie moje wstawki w tych vlogach. So Scarlet, it was maroon. To jest moja Blair. Tak, tu jest Blair, a tu Chuck. Z mega za wiadomość, przesyłam się informacje, że zabierają nam telefony, nie można nic nagrywać, to się ogólnie będę bez telefonu, tym bardziej bez aparatu, więc ogólnie... Trzeba teraz nadrobić czas, kiedy będziemy bez właśnie naszych telefonów i aparatów, więc... Ogólnie wszystko wam opowiemy pewnie jutro, ale no nie będziemy mieć żadnych dowodów namacalnych, tak. Materiałów, ani nic. A, życie, czy ja dobra? No. Dziwnie, że nie będę miała telefonu, ja vloga jeszcze do was dodaję z wczoraj. Pokażę was w takim razie, wasze outfity, jest i Chuck Bass, jest i on. Takie słodkie, jeszcze ten. Ja jeszcze nie przepraszam. Myszka Miki. Ale też mam. Dzisiaj piżamowo jest, mega słodko, mega cute wyglądacie z tą choinką w tle, naprawdę mega mi się to podoba. Teraz przypominam Pride. Zarażona. Uuu, jaka forma. Co ty chodzisz na siłownię, nie? Na pilates. Na pilates. Jestem mega ciemna, patrzcie w ogóle jak jestem ciemna w porównaniu do mojej piżamy, która jest biała. Dobra, jesteś fajny. Ale autentycznie, nie? Ciemno. No serio, ale w ogóle te nogi, jakie... Ja mam mega twarz ciemną, jakby... No, faktycznie masz twarz. Ja to widzę na nagranie. Ładnie to wygląda. No mega, fake bake we love is so much. Ale siostry! To jest ten moment, w którym musimy się z wami pożegnać. I co mogę zrobić? Kończę vlogmasa, bo dowiedziałam się, że nie mogę nagrywać i teraz nie mam co zrobić, więc muszę zakończyć mój content w tym oto miejscu. Tak, papa. Muszę wam to nagrać. Zobaczcie na moje buty i zobaczcie na to, co mnie spotkało wychodząc z imprezy. Śnieg, gołe nogi. A, czuję śnieg. Czuję śnieg. Mega zimno. Ale patrzcie, jak jest mega świątecznie. Już mega cute. Mega cute. I teraz czuję ten śnieg w tych sandałkach na moich stopach. Mega zimno. Oh my god. Choinki. Śnieg. I still remember the first fall of snow. Mimo tego, że to nie jest first fall of snow, ale jak był pierwszy śnieg w Warszawie, to mnie nie było wtedy w Warszawie, więc uznajmy to, że to jest moje symboliczne first fall of snow. Oh my god, strasznie mi zimno w stopy.